Przed nami widz telewizji Idź Pod Prąd, ale lekarz medycyny, anestezjolog Krzysztof Książek. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może najpierw powiedz naszym widzom, jakie masz kwalifikacje do wypowiadania się na temat respiratorów, czy ogólnie opieki nad tak zwanymi tymi ojomowymi pacjentami. Bo dzisiaj, jak wiemy, większość Polaków czerpie wiadomości od swojej sąsiadki, znajomych, czy z jakiegoś filmiku na YouTubie. Jakie ty masz kwalifikacje, żeby wypowiadać się w tym temacie? Jestem lekarzem specjalistą anestezjologii intensywnej terapii. Pracuję w oddziale intensywnej terapii ponad 28 lat. I zajmujemy się leczeniem chorych jako lekarze anestezjolodzy, bo w oddziale intensywnej terapii pracują w zasadzie tylko lekarze anestezjolodzy i to wysokiej klasy specjaliści tak naprawdę. Więc po przeróżnych egzaminach i odpowiednio długą praktyką lekarską. Oczywiście konsultujemy niektórych pacjentów, posługując się lekarzami zabiegowymi, na przykład jeśli chodzi o różnego rodzaju złamania pacjentów, czy lekarzy kardiologów, czy neurologów, jeśli taka potrzeba zaistnieje, ale leczeniem chorych w oddziałach intensywnej terapii zajmują się lekarze, anestezjolodzy, specjaliści intensywnej terapii. W internecie rozprzestrzeniane są takie oto zastraszające informacje, że respiratory mogą nawet zabić, że uszkadzają płuca, no i żeby absolutnie nie zgodzić się na to, żeby być intubowanym i podłączonym do respiratora. Co ty byś mógł powiedzieć jako praktyk? Respiratory służą do leczenia chorych. Ratują życie ludziom. Od momentu, gdy powstały, to uratowały miliony istnień ludzkich i cały proces leczenia respiratorem ma nawet swoją nazwę, to jest respiratoroterapia. Oczywiście używamy różnych respiratorów, są respiratory prostsze w użyciu, są bardziej skomplikowane. Te prostsze, tak zwane, można powiedzieć, transportowe, to są respiratory, które używane są w kredkach pogotowia ratunkowego, nawet ratownicy posługują się nimi. Mają zwykle kilka prostych trybów ventylacji. Ratownicy bardzo dobrze, nawet muszę powiedzieć, posługują się nimi, ustalają tam podstawowe tryby ventylacji, parametry, ale to są respiratory, tak jak sama nazwa wskazuje, do transportu pacjenta. Albo na przykład z ulicy po wypadku, albo na przykład z domu po zatrzymaniu krążenia do szpitala. I one są do tego przystosowane. One nie są przystosowane tak naprawdę do wentylacji długiej, wielodniowej pacjenta, na przykład z zapaleniem płuc. Natomiast te respiratory, które my używamy w oddziałach intensywnej terapii, to są bardzo skomplikowane urządzenia, wysoko zaawansowane technologicznie. Pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że nawet kolokwialnie nie jeden komputer by wymiękł przy takim urządzeniu. Można wszystkie parametry wentylacji ustawić u danego chorego. Można zastosować wszystkie obecnie znane w medycynie tryby wentylacji, odpowiednie zabezpieczenia, progi awaryjne. Taki respirator tak naprawdę to nie ma prawa przestać działać, bo nawet jak mu się odłączy zasilanie, czy ktoś przez pomyłkę odłączy kabel zasilający, to on przechodzi w tryb awaryjny i posługuje się prądem z akumulatora. Nawet jak mu się odłączy tlen zasilający, to on przejdzie w tryb, który umożliwia pobieranie powietrza z zewnątrz, tylko po to, żeby, uwaga, uratował pacjenta i zapewnił mu odpowiednią wentylację, a nie zabił go. Więc to są bardzo skomplikowane urządzenia, które my stosujemy i wiele czynników naprawdę można korygować i to zarówno na skutek samego kontaktu z respiratorem, bo on pokazuje i cyfrowo, i graficznie każdy oddech pacjenta, każdy wdech, każdy wydech, wszystko co się dzieje u pacjenta, każde kaszlnięcie pacjenta, nawet
nawet niewielkie szarpnięcie oddechowe, które może być na przykład związane z nagromadzeniem się niewielkiej ilości wydzielin w drzewie skrzydłowym. To wszystko można korygować na bieżąco, już nie wspomnę o mnóstwie badań gazometrycznych, krwi. Jest to bardzo skomplikowany proces, który ma na celu ochronę odpowiedniej wentylacji i zabezpieczenia pacjenta, żeby to funkcjonowało tak, jak należy. Lekarze z kilku województw twojej specjalności i pokrewnych alarmują, że wyczerpują się możliwości, jeśli chodzi o dostępność łóżek na oddziałach zakaźnych, czy dostępność respiratorów może niebawem się wyczerpać. Tymczasem rząd, tu na przykład przyszły minister Czarnek, mówi, że działalność rządu w czasie pandemii jest wręcz doskonała. Jak ty byś odniósł się do tych zagrożeń? Czy rzeczywiście grozi nam paraliż służby zdrowia, jeśli chodzi o te oddziały zakaźne i OIOM-y? 15 września pan nowy minister wprowadził w zasadzie ustawę czy uchwałę, trudno powiedzieć, co to było, która likwidowała tak naprawdę szpitale jednoimienne. W mojej, nie tylko mojej opinii, jest to dość ryzykowne, mówiąc bardzo delikatnie, posunięcie, ponieważ tak naprawdę szpitale jednoimienne nie istnieją, natomiast do leczenia chorych covidowych mają być przeznaczone szpitale zakaźne. Z tego, co mnie wiadomo, szpitale zakaźne w wielu miastach są już przepełnione. I te miejsca, o których mówi ministerstwo, to są miejsca, które próbuje się pozyskać z innego działu, na przykład do działów internistycznych. Są to działy, które nie są przystosowane do leczenia chorych zakaźnych. Tam może jest jedna, dwie w porywach izolatka, natomiast pozostałe sale są wieloosobowe. Oczywiście w ten sposób można postępować, ale izolacja tych chorych jest wątpliwa. A jak z respiratorami? Bo tu oprócz samej ilości respiratorów pojawia się problem fachowej obsługi. Czy wystarczy lekarzy twojej specjalności, twoich kwalifikacji, żeby obsłużyć te wszystkie przypadki ciężkie? To, co nam wszystkim wiadomo i głośno jest mówione, to w Polsce mamy około 11 tysięcy respiratorów. To jest duża ilość. Około 800 jest przeznaczonych do walki z chorymi covidowymi. Podczas gdy na razie tych pacjentów jest podobno około 140. Natomiast problem jest rzeczywiście personalny, ponieważ lekarzy, anestezjologów, którzy się mogą zajmować tą wentylacją, jest mało w Polsce. Jeżeli ta liczba chorych wentylowanych będzie wzrastać, 300, 500, 600, nie wiem, to nie wiem, kto tak naprawdę będzie się nim opiekował. Jeżeli będą to lekarze anestezjolodzy, to trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt, że do naszych anestezjologów zadań należy nie tylko leczenie chorych we własnych oddziałach intensywnej terapii, ale również znieczulanie chorych do zabiegów operacyjnych. Ta operatywa już jest nieco okrojona, więc może stać się jeszcze bardziej okrojona. No i nie wspomnę o innych czynnościach, które lekarze anestezjolodzy pomagają w całym szpitalu. Więc problem personalny istnieje na pewno i może to być wąskie gardło. To jeszcze zapytam cię o te zmiany tego ekonomisty, który został ministrem zdrowia, Adama Niedzielskiego, który wprowadził taką niezwykłą, można powiedzieć, strategię testowania tylko już, że tak powiem, mocno podejrzanych o chorobę pacjentów, czyli tych, którzy mają cztery objawy i tam jeszcze inne przeniesienie części odpowiedzialności na lekarzy rodzinnych i tak dalej. Jak ty jako lekarz, który miał bezpośrednio do czynienia z COVID-em na twoim oddziale, były leczone ciężkie przypadki. Nawet twoi koledzy po fachu, o których opowiadałeś w innych programach, że byli właśnie pod respiratorami u ciebie na oddziale. Jak ty oceniasz zmiany tego ekonomisty, który został ministrem zdrowia? Myślę, że pan minister posiłkował się
wczesnymi objawami, to znaczy takimi, które występowały w większości przypadków na początku tego roku i zachorowań na COVID. Tam między innymi jest duże ograniczenie, jeśli chodzi o wysoką temperaturę, bo to jest 38 stopni gorączki i duszność. Niewielu pacjentów ma takie objawy w tej chwili. Niektórzy nie mają w ogóle gorączki, niektórzy mają tylko zaburzenia węchu, smaku, niewielkie stany podgorączkowe, duszności w ogóle nie mają żadnej. Niektórzy tylko pokasują, więc znaczna część pacjentów będzie z tego całego systemu eliminowana, jeśli chodzi o testowanie w tej sytuacji. To zapytam cię na koniec, co my, zwykli ludzie, mamy robić. No, rząd eksperymentuje na ludziach. Sytuacja staje się coraz groźniejsza. Wakacje mówiono o kilkuset co najwyżej dziennie zakażonych. Teraz to już jest 1500, 1300. Taka skala zakażeń. Co my, zwykli niespecjaliści, ale chodzący do pracy, do szkoły, na ulicy, co powinniśmy robić, żeby powstrzymać to zakażenie chińskim wirusem? No to, co większość zakaźników mówi, potwierdza to cały czas, no, zachowajmy przede wszystkim ostrożność, czyli podstawowe zasady higieny, mycie rąk i częste dosyć i stosowanie masek oraz izolację jak największą od osób, z którymi rozmawiamy, czy to w sklepie, czy w jakimś innym miejscu zamkniętym, żeby po prostu zmniejszyć jak w największym stopniu ten fizyczny kontakt. No, noszenie maseczek no, wydaje mi się dalej jak najbardziej aktualne, bo nawet my nosimy maseczki u nas w pracy, na korytarzach i w pomieszczeniach. Każdy stara się być ostrożny. Jakoś maseczka cię nie udusiła. Wiem, że też robiłeś badania z kolegami, porównując nasycenie tlenem krwi przed i po założeniu maseczki. No i to nie ma wielkiego wpływu. Niestety w internecie króluje teoria, że maseczka cię udusi. Myśmy nawet robili takie badania na takich ciężkich maseczkach, tych FP3, które stosowaliśmy do tych chorych i stosujemy zakażonych. I faktycznie tam nie było żadnego praktycznie spadku saturacji przy normalnym wykonywaniu czynności, nawet poruszaniu się, to przez znacznie długi okres czasu. W zasadzie w ogóle nie było żadnych zmian. Także mówienie o tym, że jakieś tam zaburzenia dotlenienia może ktoś by miał, jeżeli by wykonywał ciężki wysiłek, jeśli tętno by wzrastało powiedzmy powyżej 100 i tak dalej na długi okres czasu. Może jakieś niedotlenienie by było, ale przy normalnym wykonywaniu czynności rutynowych no takie sytuacje nie mają miejsca. Dziękuję ci bardzo za twoją wizytę zdalną w naszym studio. Będziemy się też modlić za ciebie i innych lekarzy, żeby głupota części naszego społeczeństwa nie sprowadziła na was zagrożenia i choroby. Bardzo ci dziękuję. Był z nami lekarz medycyny, specjalista właśnie od respiratorów, między innymi Krzysztof Książek z Koszalina. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A w drugiej części programu odpowiemy na wasze pytania. Ze mną jest redaktor Cezary Kłosowicz. Witam. Witam ponownie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za wszystkie nadesłane pytania. Vivaldi, rząd cały czas daje pożywkę środowiskom LGBT, dzieląc społeczeństwo, wykopują coraz głębsze rowy, stosują zasadę dziel i rządź. No tak, tak, ma rację tu nasz widz, tu nasz rząd, nasz w sensie rządzący w Polsce, szuka jakoś takich tematów, które najbardziej tu kontrowersje wprowadzają i te uwypukla, czasem nawet w ogóle nieobecne tak naprawdę w debacie, jak te właśnie zwierzęta futerkowe wyciągnięte
w ogóle nie wiadomo dlaczego teraz, i inne zwierzęta, bo ustawa dotyczy nie tylko zwierząt futerkowych, co zresztą, na co zwraca uwagę minister Ardanowski, że te futerka trochę przykrywają inne, dużo większe sprawy. W tej ustawie, tak. Tak, w tej ustawie. No a to LGBT, wojna rozniecana co chwilę, właśnie mająca chyba, nie wiem, jakoś ten elektorat pobudzić do działania, ale jednocześnie no, napuszcza jednych na drugich. Bardzo robi nam zły PR na świecie, za granicą, i pożywkę do atakowania, a można by przecież tę sprawę naprawdę spokojniej załatwić. Te ewentualne ataki jakiegoś radykalnej lewicy, no to oni by sobie robili to, no co jeśli by przekraczali prawo, to się tam tym powinno zajmować odpowiednie organy. Natomiast no, tu sprawę tam, czy tych związków, czy różnych rzeczy, jakie postuluje ta strona LGBT, można to na spokojnie, normalnie załatwić, ile się da, na jakiś kompromis pójść. No, są takie kwestie, które światopoglądu konserwatywnego nawet nie naruszają, a można je załatwić. To, żeby dziedziczył kto chce, czy żeby spadkobiercą został kto chce, no to nawet bez LGBT powinno być. Teraz troszkę się państwo wtrąca w te sprawy spadkowe nieco za bardzo i tam są różne sprawy kontrowersyjne, czy tam te odwiedzania w szpitalach i takie tam różne akcje, no niechby to było. Do tego nie trzeba nawet wprowadzać, że to są małżeństwa, no po prostu pewne sprawy można załatwić, no ale tego się nie robi, robi się wielką wojnę i właśnie z redaktorem Sakiewiczem i naklejkami Stop LGBT na czele, a z drugiej strony są, ktoś produkuje naklejki przeciwko nam wprost, tak, Stop rzekomo sekcie i przekreśla nasze logo. Tym się w ogóle nikt nie zajmuje. O tym mówiliśmy wczoraj, zachęcamy was. Wczoraj też emitowaliśmy reportaż o Grzegorzu Doleckim, któremu spłonął samochód. Prokuratura nie chciała się tym przypadkiem zająć. Żaden biegły nie został w ogóle zawezwany, przysłany, żeby ten samochód zbadać przez miesiąc, chociaż Grzegorz zgłaszał podejrzenie popełnienia przestępstwa na policję, że ten samochód tak sam siebie nie spalił. Teraz podobno coś prokuratura po naszym raporcie prawdopodobnie się do Grzegorza odezwała. Była jakieś czynności, co z niej wyniknie, nie wiemy. No ale takie sprawy właśnie dyskryminacyjne. Czy ta dyskryminacja, czy to prześladowanie wynika z różnic religijnych, czy jakichś innych, czy nawet tak zwanej orientacji seksualnej, to tak samo prawo, policja, prokuratura i sądy powinny się tym zajmować tak samo i to nie musi być temat jakiejś debaty międzynarodowej. No ale niestety PiS używa tego, co tam chce do wszczynania wojenek, a innymi rzeczami się nie zajmuje. Innymi rzeczami się nie zajmuje, to o tym mówiliśmy dosyć często. Mówiliśmy o konflikcie amerykańsko-chińskim na przykład. Teraz mamy kolejny konflikt, powiedzmy dalej od naszych granic, ale mamy sprawę koronawirusa i rekordowych zakażeń i też na razie o tym cicho. Ramzes, dziś prawie 2000 przypadków zakażeń i 30 śmierci. Rząd zamiast zajmować się sobą, powinien zająć się tą dramatyczną sytuacją. COVID szaleje. Pastor miał rację. Ratuj się sam, rząd ci nie pomoże. Jest nawet gorzej. Rząd ci nie tylko nie pomoże, rząd ci jeszcze przeszkodzi. No to tak jak ze szkołami. Rząd mógłby nic nie robić, dać dyrektorom szkół po prostu zrobić, co uważają i pewnie by postąpili rozsądniej, przynajmniej jakaś część z nich rozsądniej. Też dowolność. Przede wszystkim rodzicom, czy dać, nie zabierać. Nie zabierać wolności. To nie jest ich, nie jest rola rządu dawać rodzicom wolność, którą mają. To Bóg dał człowiekowi wolność i dzieci do wychowania. Natomiast no, rząd nie powinien tutaj się w to wtrącać. Jeśli rodzic uznaje, że jest niebezpiecznie posłać dziecko do szkoły, no to niech nie posyła. No to dosyć proste.
No jest obowiązek szkolny i nawet dyrektor nie może zamknąć szkoły, chociaż nawet nie zamknąć, tylko przestawić na tryb zdalny. Na jakiś czas też przecież. Mamy szczęście żyć w takim czasie, że technologia już na to pozwala, że nie, no, mamy komunikację też elektroniczną i da się to zorganizować. Ten czas pół roku, kiedy były zamknięte te szkoły przed wakacjami i wakacje, można było wykorzystać na zorganizowanie tego, ewentualne jakieś doposażenie w sprzęt, jeśli ktoś nie ma tego komputera czy internetu, tym się zająć i przygotować na tę drugą falę, tak zwaną epidemii, co było wiadomo, że nadejdzie, to było dosyć oczywiste. I my ostrzegaliśmy przed tym i wszelkie różne prognozy. I teraz rząd ma prognozy, że do połowy października będzie między 1500 a 2000. Nie wiem, skąd ma tak dokładne prognozy, a potem spadnie. A potem już będzie spadać. No to jakieś wróżenie z nie wiem z czego. Jestem przekonany, że tak dobrze niestety nie będzie. Jak mówię, nawet jeśli teraz wprowadzi jakieś radykalne środki, no to potrwa to wygaszanie. No a to, że szkoły są otwarte, że teraz uczelnie zaczynają znowu pracować, to nie pomoże w opanowywaniu epidemii. Najgorsze jest to, że niby się ogłasza zdalne zajęcia też na uczelniach, ale część zajęć jest jednak na miejscu. Także takie... No, oddzielanie, ale gdzieś się spotkają i jednak, na przykład jednak ci, którzy mieszkają w końcu w akademikach, przyjechać muszą, tak? No bo będą tak, mieli zdalnie, ale jeden dzień trzeba się pojawić na uczelni. A w akademiku to już o jakąś tam izolację. I to wcale niekoniecznie są zajęcia faktycznie konieczne, w sensie konieczne, żeby być osobiście, no bo wiadomo, no, są takie rzeczy, które trzeba osobiście, nie? Medycyna tam musi się pojawić jakoś na miejscu, nie, czy są takie kierunki, gdzie nie da się wszystkiego zrobić zdalnie, no ale są takie kierunki, gdzie się da, są różne teoretyczne, gdzie się przekazuje tylko wiedzę, nie trzeba robić jakichś doświadczeń i tak dalej na miejscu. Dałoby się to zorganizować, no ale też nie wykorzystano tego czasu, albo nawet jeśli by może uczelnie wykorzystały ten czas, to jednak rząd jakoś naciska, żeby całkiem wszystkiego nie zamykać. Lublin. Minister Ardanowski, póki jest ministrem, to może wiele jeszcze dla polskiego rolnictwa zrobić. Na przykład umorzyć wszystkie postępowania i kary nakładane na rolników. To już nie wiem do końca, jakie kompetencje ma tak bezpośrednio minister, czy wszystko może umarzać, bo to są pewne urzędy, które mają swoje kompetencje i tam nakładają jakieś ewentualne kary. No ale no, pewnie coś tam jeszcze może zrobić, no dużo już mu nie zostało, no, parę dni raptem. Myślę, że najwięcej, co może zrobić, to cały czas mówić o tym, jak jest, pokazywać, jak jest naprawdę, pokazywać, że Prawo i Sprawiedliwość teraz niszczy rolnictwo. Nie wiem, czy będzie tak ostro cały czas występował, no to już sam zdecyduje, ale przede wszystkim pokazywanie prawdy, no to będzie teraz najwięcej, co będzie mógł zrobić, kiedy już te funkcje straci. Nie musi przecież zamilknąć po dymisji. Powinien dalej w sprawie tej ustawy, czy w ogóle polskiego rolnictwa, tak jak powiedziałeś, dalej mówić. Remeko, w tym rządzie brakuje tylko Tuska. Kaczyński rozkłada polską gospodarkę na łopatki. Na czyje zlecenie działa? Czy brakuje Tuska? W sumie jest doradca Tuska, Mateusz Morawiecki. Jest wspólnik Tuska, Jarosław Gowin. To prawie tak, jakby był Tusk. To tam już wielkiej różnicy nie ma. No, czy sądzicie, że Donald Tusk by bardzo różnił się w polityce od tego, co teraz robi rząd? No ja nie widzę wielu tam jakichś różnic. Podatki podnoszą tak samo, twierdząc, że obniżają. Także w gospodarce jest podobnie. Zadłużenie, no to rekordowe teraz mamy. Trochę można zwalić na epidemię, no ale to też... Jest kwestia tego, jak rząd sobie radził z epidemią i co musiał później zrobić, kiedy był spóźniony w tej reakcji. I tego, że nie oszczędzał wcześniej, żeby mieć teraz, tylko rozdawał te podatki, teraz będzie brał jeszcze więcej. Także tu wielkiej różnicy niestety nie widać między Platformą
i PiS-em. Różnica jest taka, można powiedzieć, w kwestii może haseł. Niby się kłócą bardzo, ale no, w tej ustawie, o której teraz mówimy, no, zagłosowali elegancko razem. No tak jak powiedziałeś, nawet personalnie Morawiecki, Gowin, Emilewicz, przecież to są ludzie z Platformy Obywatelskiej. Kicek, do czego doszło, że musimy się zgadzać z Kosiniakami, Kamyszami, Winnickimi, Jabłonowskimi itp. popierającymi protesty polskich rolników? Co ten PiS wyprawia? Oszaleć można. Ty właśnie o tym mówiłeś dzisiaj o 13, że PiS daje paliwo do ataków na siebie, do prawdziwych ataków, słusznych ataków na siebie takim środowiskom antypolskim czy rosyjskim. Rozumiem ten ból, że tu trzeba, że akurat te nielubiane przez widza postacie akurat no, tak się złożyło, że mówią słuszne rzeczy, no i trzeba się z nimi zgadzać. Ale to też trochę pokazuje, że te konflikty są jakieś pozorne. Że to wszystko, no ci tu niby z jednej strony tak, ci z drugiej tak, no ale potem tu był właśnie tu PO i PiS, a zaraz biorą z tego PO do siebie, do PiSu, tu Gowina, tu Morawieckiego. Tu niby z PSL-em się kłócą, ale przecież tam zakulisowo się próbują przeciągać do siebie. Także te wszystkie konflikty w tych okrągłostołowych partiach, one niby są na zewnątrz. No zobaczmy na ten konflikt nawet w tej Zjednoczonej Prawicy. Przecież tego Ziobrę to od najgorszych już wyzywali, że to okrutnik i zwierzęta tam będzie męczył. Marek Suski. Wspominali, że go Miller nazwał zerem, pamiętam, tak. A to się śmiali, że nie zero, tylko 1%. Czy PiS-owcy tak się śmiali z niego? Marek Suski już mówił, że to byli koalicjanci. No to kiedy to było? Ile to minęło? I dalej koalicjanci. Półtora tygodnia temu. On wtedy mówił, co do byłych, w RMF-ie chyba, co do byłych koalicjantów, bo już koalicji od wczoraj nie ma. I rozmów też na razie nie ma, no za chwilę były. Nie są planowane, a jednak były. Ten Arystoteles I potem, to moim zdaniem ktoś, kto ma takie spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości. Szczególnie ministrem sprawiedliwości, jeszcze podkreślał, czyli mówił o Ziobrze. No jest. I co teraz Marek Suski, nie wiem, odchodzi gdzieś z PiSu, coś? Nic. Nie, już to będzie wielki. Rzecznik rządu Piotr Miller. Trudno w tej chwili nawet mówić nawet o pewnej więzi politycznej. Trudno jest być w rządzie z osobami tam, które właśnie te, że niektórzy się zastanawiają, że czy właśnie z tymi, którzy są za okrucieństwem, ze zwierzętami, czy można być w rządzie. No, ale czy Piotr Miller teraz zrezygnuje ze swojego stanowiska? Nie będzie go już, odchodzi z partii? Nie, chyba nie słyszałem, nie widzę. Także no, wielki konflikt. W rzeczywistości... Kaczyński wszedł do rządu i nagle im wszystko już pasuje. W rzeczywistości przedstawienie, tam te różnice poglądowe, jeśli nawet są, nie mają dla nich żadnego znaczenia. To było tylko takie przedstawienie polityczne. Może dla niektórych tam los norek faktycznie był ważny, ale jakby interes polityczny tego wymagał, to te norki by poświęcili w mgnieniu oka i w ogóle się nie zastanawiali, to w ogóle nie o to chodzi. Były te polityczne sprawy, była ta sprawa bezkarności, to tu jeszcze był jakiś faktycznie może jakiś ważny konflikt, ale też tam nie podejrzewam wielu, że byliby przeciwko bezkarności dla siebie, to tam ewentualnie dla innych albo dla najbardziej. Myślę, że tutaj ważny był fakt, że opinia publiczna nie jest przychylna temu projektowi i o to się tylko rozegrała sprawa. I o miejsca w rządzie czy w różnych tam spółkach były targi, a nie o kwestie światopoglądowe czy o to, co jest dobre dla Polaków tak naprawdę. Że to jest taki konflikt pozorny i to trzeba niestety cały czas brać pod uwagę. Prawdziwą jakąś zmianę trzeba dopiero zbudować gdzieś oddolnie, na prawdziwych wartościach budować, które są tutaj, i na tych wartościach ci ludzie, o których dziś mówiliśmy, niestety nie budują, chociaż niektórzy mają je na ustach. Na ustach mają, ale nie żyją zgodnie z tymi wartościami. Pokazywaliśmy dla kontrastu wypowiedź pana Ardanowskiego, który mówił, że jego tam nie bardzo obchodzi, jak go Kaczyński oceni. On odpowie: przed Bogiem, my się z państwem będziemy już żegnać o 19:00. Serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd.
o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Dziękujemy za uwagę. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.